Witam na kanale Kinga we Wrocławiu, gdzie wspólnie zwiedzać będziemy to piękne miasto. Wrocław urzekł mnie głównie tym, że gdziekolwiek nie pójdę i gdziekolwiek się nie obrócę, tam jest jakaś woda. Pamiętam, że oglądając serial 15 lat temu, serial Pierwsza Miłość, uwielbiałam wręcz te wszystkie ujęcia, zdjęcia z tego miasta. I powiedziałam sobie już wtedy, że jak będę dorosła, będę mieszkać w tym mieście. I voilà, oto jestem, od 5 lat. Ponadto jako dziecko uważałam też, że mieszkanie w tym mieście to muszą być takie w sumie wieczne wakacje, bo wszędzie woda, wszędzie słońce, zieleń. Więc no jak się inaczej czuć tutaj, tak? I z perspektywy czasu muszę stwierdzić, że trochę w tym prawdy jest. Może każdego dnia nie czuję się, jak wiecie, na wakacjach, tak? Bo pracuję, ale uwielbiam patrzeć na to miasto, patrzeć na ten krajobraz, chodzić ulicami, jeździć ścieżkami rowerowymi, których jest tu dużo. Codziennie, z racji tego, że jeżdżę do pracy rowerem, przejeżdżam 3 razy przez rzekę. Oczywiście 3 różnymi mostami. I stąd w sumie zrodził się też pomysł na pierwszy film na moim kanale, który będzie mówił o mostach właśnie. Wrocław jest nazywany miastem 100 mostów. Dlaczego? Zapoznajmy się z historią. Centrum miasta to między innymi historyczne centrum osady, z której wywodzi się Wrocław. Na początku były to przeprawy między wyspami, miały charakter wyspowy, gdyż koryta rozlewającej się Odry tworzyły wyspy, tak zwane ostrowy. Stąd pochodzi dzisiejsza nazwa Ostrowa Tumskiego na Wyspie Katedralnej, którą zwiedzimy innym razem, obiecuję. No i ludzie, żeby móc przeprawić się tak z jednej wyspy na drugiej, urodzili w tej wodzie, gdyż ta woda była po prostu płytka. Ale no, ileż można brodzić w tej wodzie, tak? Wraz z rozwojem miasta i regionu oczywiście, zaczęto budować różnego rodzaju właśnie pomosty i kładki. Na początku, wiadomo, były budowane z drewna, ponieważ był to materiał dość popularny i w sumie jedyny. Potem dopiero zaczęły wchodzić w grę cegła, beton i tak dalej. Słuchajcie, na początku mosty to był jakiś hardcore. Oparte były one bowiem wyłącznie na 2 brzegach wyspy, nie? Więc no, nie wiem jak wy, ale ja bym miała stracha przechodząc przez te mosty i kładki. No ale jakoś trzeba było sobie radzić. Później tak zaczęto podpierać te mosty jakimiś właśnie filarami lub tworzyć mosty wiszące. W średniowieczu Wrocław był bardzo ważnym ośrodkiem wymiany handlowej, ale również ośrodkiem rozwoju kultury. Odra stanowiła dla obcych z jednej strony barierę i przeszkodę, tak, żeby nie mogli dostać się na te ostrowy tak zwane, a dla mieszkańców były to łączniki miast. I co ważne, mosty były wtedy monitorowane. Wiadomo, że z rozwojem ruchu kołowego, szynowego i ogólnie większej liczby ludzi, którzy przemieszczali się przez te mosty, zaczęto używać mocniejszych konstrukcji. Te parametry techniczne musiały być o tyle mocne, żeby, no wiadomo, udźwignąć te wszystkie rzeczy. Te konstrukcje techniczne musiały być naprawdę mocne i skubańcy musieli się napracować. W końcu w większości przypadków jest to dziedzictwo nie tylko techniczne, ale także kulturowe. Tak słuchajcie, budowali te mosty, że Wrocław zaczęto nazywać Wenecją Północy. Słuchajcie, tak budowali te mosty, że szacuje się, że jest ich w całym mieście około 120. Zarząd dróg i utrzymania miasta na swojej stronie mówi oficjalnie o 111 mostach, którymi się opiekuje. Oczywiście mają też pod sobą kładki różnego rodzaju i tak dalej, ale dzisiaj mowa o mostach, więc oficjalnie mówi tutaj o liczbie 100
11. Uspokoję Was, nie będę mówić dzisiaj o wszystkich mostach, bo by chyba każdy zwariował. Zapraszam Was, nie przedłużając, na wycieczkę, podróż przez 5 najstarszych mostów we Wrocławiu. Mostem, od którego zaczniemy naszą przygodę dzisiejszą, jest most Świętej Klary. Powiem Wam szczerze, nie jestem na tych terenach pierwszy raz, ale dzisiaj pierwszy raz widzę ten most. Jest to mega śmieszne dla mnie, bo jak już wspomniałam, ja się nie zapuszczam tam na tą Wyspę Bielawską, Słodową, tak zwaną imprezownię i tak dalej. Ale tutaj Wy tego nie widzicie, bo tereny te moje znane są po drugiej stronie kamery. Ale ja naprawdę tu nie jestem pierwszy raz. Przechodziłam tutaj milion razy, ale jakoś tego mostu nie widziałam. Budowa tego mostu wiąże się prawdopodobnie z powstaniem pierwszego młyna w tym miejscu. Tak? I pierwotna nazwa tego mostu nosiła nazwę Most Arnolda. Kilkadziesiąt lat później utworzono drugi tutaj most, bo w tym miejscu były dwa mosty. I jak za starych, dobrych czasów, oczywiście budowano je z drewna. Dziwić się w sumie tutaj też nie można, że były one bardzo, bardzo często pożerane przez pożary. W końcu, słuchajcie, ludzie się zdenerwowali. Ileż można odbudowywać te mosty, prawda? Więc zbudowali je murowane. To było w około 1700 roku. Niespełna 200 lat później, słuchajcie, mimo sprzeciwu nie tylko mieszkańców, ale i konserwatorów zabytków, zburzono te mosty. Niektóre części zostały, tak, i wykorzystano je do odbudowy nowego mostu, w sumie dzisiejszego już jednego mostu Świętej Klary. Jak mówi Wikipedia, w 1992 roku został on stworzony, wybudowany właśnie z tych części, które zostały, a w 2001 roku most przeszedł kapitalny remont i mieszkańcy mogą cieszyć się tym mostem na co dzień. Jest on, słuchajcie, nie tylko atrakcją turystyczną, bo tutaj jest przepiękny widok, ale również zapewnia stałą komunikację służbom ratowniczym. Drugim mostem, który chcę Wam dziś przedstawić, jest most Zwierzyniecki. Historia sięga XVII wieku. W tym oto miejscu była pierwsza drewniana przeprawa i no oczywiście oprócz swojej podstawowej funkcji, most również pełnił funkcję tak zwanych rogatek miasta, czyli wiadomo, przepuszczanie albo nieprzepuszczanie mieszkańców bądź gości z miasta lub do miasta. W 1704 roku, kiedy wybuchła epidemia dżumy, most zyskał nową funkcję. Był to punkt kontrolny, na którym sprawdzano ludzi. I od tych wydarzeń most, przeprawa w sumie, zyskała nową nazwę. Passbrücke, czyli, co oznacza z niemieckiego, most przepustkowy. Pod koniec XIX wieku władze miasta uznały, że trzeba w końcu zmienić konstrukcję z drewnianej na bardziej trwałą. Więc najlepsi architekci z Wrocławia stworzyli projekt, jeden z projektów, który wygląda właśnie tak, jak tutaj za mną widzicie. I w latach 1895-1897 zaczęto budować wedle tego projektu nowy most. Ale trzeba było jakoś przeprawiać się przez tą rzekę, prawda?
Więc ówczesny most przeniesiono kilka metrów dalej. Do 1945 roku, kiedy to zaczęła się polonizacja Wrocławia i zaczęto usuwać wszystkie napisy niemieckie, na kamiennej bramie mostu widniał napis, który brzmiał po polsku, uwaga, cytuję, żeby się nie pomylić: drewniany spoczywałem przez stulecia nad leniwymi wodami. Teraz z żelaza i kamienia zdobię żeglowny szlak. Co ciekawe, w 1945 roku Niemcy spodziewali się ataku wroga od strony wschodniej, tak? Czyli od Biskupina, Sępolna, ale no co zrobić, żeby powstrzymać tego wroga, tak? No jedynym tutaj sposobem było po prostu wysadzenie tego mostu, bo skoro nie będzie mostu, wtedy wroga też po naszej stronie może nie być. Więc na moście zwierzynieckim ustawiono materiały wybuchowe i czekano tak naprawdę na wroga. Ale wróg jednak zmienił zdanie i zaatakował od południa. Dzięki temu most zwierzyniecki przetrwał, ocalał do dziś. To, co za mną widzicie, to remont, aktualny remont mostu zwierzynieckiego, który rozpoczął się w październiku w 2021 roku i trwa do dziś. Na początku lipca przeczytałam, że jest kolejny przetarg na ten remont, więc ciekawa jestem, kiedy go skończą i będziemy mogli cieszyć się widokiem tego mostu. Ogólnie most powraca do swoich barw ojczystych, naturalnych. Wcześniej był to most żółty, miał kolor tutaj tych fasad żółty. Tutaj gdzieś wkleję za chwilkę zdjęcie. Zmieniają teraz kolor na oryginalny, czyli most będzie miał kolor oliwkowej zieleni. To na razie jest butelkowa zieleń, ale może zmienią, nie wiem, zobaczymy, czas pokaże. No i te murowane rzeczy będą mieć taki ceglasto, czerwono-ceglasty kolor. Więc jestem mega ciekawa, jak to będzie wszystko wyglądać. Czekam strasznie na zakończenie tego remontu. No i może będę mogła Wam pokazać nowy most, oliwkowo-zielony. Kto wie. Chodźmy dalej. Trzeci most, który chcę Wam dzisiaj przedstawić, jest to most Młyński, a w zasadzie dwa, północny i południowy. Kiedyś były to dwie różne przeprawy i był most Fortuna i most Przedtumski. W XIX wieku zburzono ten pierwszy, czyli most Fortuna, a zostawiono Przedtumski. Z czasem przemianowano go na most Młyński właśnie. Dzisiaj mosty mają się dobrze, jeżdżą zarówno po nich tramwaje, jak i samochody osobowe. Po obu stronach są chodniki, więc i piesi, i rowerzyści mają do nich dostęp. Za chwilę zaproszę Was na drugą stronę mostu, gdzie bliżej przyjrzymy się tablicy upamiętniającej bohaterów, ratowników z okresu powodzi w 1997 roku. Będąc na mostach Młyńskich, jak już wcześniej wspomniałam, trzeba zatrzymać się choć na chwilę przy tablicy upamiętniającej ratowników, ochotników z czasu powodzi w 1997 roku. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Spiętrzona woda, bardzo groźny żywioł, przedziera się bardzo szybko przez kolejne części miasta i zalewając kolejne dzielnice. Grupa ratowników, ochotników zdecydowała się nie tyle stanąć na tym moście, co zwiesić się na linach i na dźwigach, tak aby z tej wody, która nacierała z ogromną prędkością, wyławiać różne kłody i pnie. Było tu strasznie wąsko, więc jeśli jakaś kłoda lub pień utknęłaby w tym wąskim przejściu wody, ujściu wody, no to byłoby to bardzo, bardzo groźne. I aby upamiętnić ten odważny i bohaterski czyn, postawiono im tablicę upamiętniającą, która znajduje się po tamtej stronie mostu.
Kolejnym mostem, który chcę Wam pokazać, jest to most piaskowy. Kiedyś drewniany, w części zwodzony. I tutaj, w tym miejscu miasta, znajdowało się główne centrum handlu międzynarodowego. Jak to każdy most, trochę przeżył w swoim życiu, więc z czasem z drewnianego zbudowano po prostu żelazny. Niewiele z oryginalnej konstrukcji zostało, aczkolwiek zachowały się główne belki i elementy dekoracyjne, które postaram się pokazać Wam później podczas spaceru właśnie przez ten most. Natomiast zanim to zrobię, chcę podzielić się z Wami dość śmieszną moim zdaniem historią, anegdotką związaną z tym mostem, bo jako nastolatka, miałam wtedy 12 lat, oglądałam serial Pierwsza Miłość. I właśnie dzięki temu serialowi zakochałam się w tym oto pięknym mieście, jakim jest Wrocław. Tak, no i była taka scena właśnie w tym serialu, że główna bohaterka, Majka, pokłóciła się któregoś dnia ze swoim partnerem, Pawłem. Był wieczór, oni się tam pokłócili i tak dalej, i ona wyszła z mieszkania i zrobiła sobie taki długi spacer wieczorową porą. Naprawdę. I zrobiła sobie taki długi spacer wieczorową porą. Wiecie, latarnie, tutaj wieczorne, miastowe krajobrazy i tak dalej. No i Majka spacerująca właśnie przez ten most, no i płacząca. No i ja razem z nią, tak, bo jako empatyczna osoba bardzo zżyłam się z jej historią. I nie wiem w sumie czemu, ale chyba do końca życia będzie ten most właśnie kojarzył mi się z tą sceną, bo zawsze, jak przejeżdżam przez ten most, czy go widzę, nawet z daleka, to buzia mi się cieszy, bo mam flashbacki po prostu właśnie z tego momentu, właśnie z tej sytuacji. Okej, ale nie przedłużając, statek ruszył w rejs, także i my ruszamy na most piaskowy i spróbuję pokazać Wam, jak wygląda on z bliska i może zobaczymy zachowane dekoracje. Kto wie? Zapraszam. Słuchajcie, ostatnim mostem, którym się dzisiaj zajmiemy, będzie most Świętego Macieja. Specjalnie przeszłam na drugą stronę tego mostu, żeby Was tamten malunek jakże pięknej pani nie dekoncentrował. Zmuszeni jesteśmy niestety patrzeć na samochody, no ale nieważne. Ten most jest w użytku, także każdy ma prawo tutaj być. Jest w tego mostu stały kiedyś dwa młyny. No i te młyny miały takie rynny robocze, tak, żeby robotnicy mogli jakoś się między nimi transportować. Więc między tymi rynnami łączącymi te dwa młyny utworzono mały drewniany most. Gdy przyszedł czas, że młyny zostały wyburzone, drewniany mostek też nie przetrwał. I tutaj w miejscu tego wszystkiego powstał tak zwany jas iglicowy. No ale stwierdzono, że kurczę, dobrym pomysłem byłoby wybudować most nad tym jazem, tak, żeby móc się przedostać na drugą stronę. Słuchajcie, wtedy to stworzono taki mostek, wiecie, na wypasie, z balustradami, lampami, nie ma to tamto. Z czasem jednak, gdy ciąg komunikacyjny rozwijał się prężnie,
zaczęto tworzyć coraz to nowe projekty tego mostu, aby no, udźwignął tak te wszystkie bryczki, samochody i po prostu wzmożony ruch. W 1976 roku ten most został wpisany w rejestr zabytków po, słuchajcie, takim liftingu fest z mostu żelaznego na most taki belkowy, który utrzymywał się na trzech dźwigarach, czyli belkach tak zwanych, wolnostojących. Więc powiem wam, cytując klasyka, mieli rozmach. Obecnie powiem wam z mojego źródła, z którego się przygotowywałam do tego odcinka, widniała taka informacja, że w 2007 roku został tutaj zrobiony remont tego mostu i że przywrócono mu taki, wiecie, piękny wygląd z tamtych czasów. Powiem wam, że może z daleka tego nie widać, ale za chwilkę przejdziemy się na niego i balustrada i te wszystkie rabatki z jednej strony robią wrażenie. Także zapraszam was, sprawdźcie sami. I to koniec, moi drodzy, przygody z mostami na dzisiaj. Mosty były dziwne w niektórych przypadkach. Dziwne pod tym względem, że może nie do końca takie, wiecie, wow, robiące wrażenie, ale wybrałam je głównie dlatego, bo zaintrygowały mnie daty powstania. W sensie chodzi mi o to, że chciałam zobaczyć 5 mostów, takich najstarszych mostów w mieście. Bo jak się okazuje, Most Świętej Klary mijałam kilka razy przynajmniej i w ogóle go nie zauważyłam. Pierwszy raz byłam również na Moście Świętego Macieja, więc cieszę się z tej wycieczki. Cieszę się i dziękuję też wam, że mi towarzyszyliście. W niej mam nadzieję, że dowiedzieliście się też czegoś może nowego albo ciekawego. Nie jestem tutaj przewodnikiem, nie chcę być, nie jestem też historykiem, także cała bibliografia, wszystkie materiały, z których korzystałam w tym odcinku, przygotowując się do tego odcinka, znajdują się w opisie filmu. Specjalnie nie rzucałam zbyt dużo takich, wiecie, dat, sztywnych cyfr, bo wiem, jak to z historią różnie bywa. To zależy od interpretacji. Dlatego jak mówię, ja tutaj nie chcę ani się wymądrzać, ani robić z siebie jakiegoś przewodnika. Po prostu dzielę się z wami tym, czego się sama dowiedziałam. Także jeszcze raz dziękuję za oglądanie, za bycie ze mną, uczestniczenie w tej wycieczce po wrocławskich mostach. I zapraszam do kolejnego odcinka. Pa!